No naprawdę nie wiem jak to możliwe, ale jeszcze na kanale nie przyjrzeliśmy się Panu Ozowi. To jest najlepszy moment, bo mamy jego kosmiczne auto. Był również autobus, nieco większy, zawierał 878 klocków. No i było tam kilka ciekawych patentów. O, na przykład otwarcie tych części związanych z autobusem szkolnym, albo wyjazd takiego małego pojazdu. Niestety tam były zaledwie dwie minifigurki i cała grupa koszmarników. Tutaj jest lepiej. C Cena katalogowa 130 zł. Mamy, no, powiedzmy, trzy minifigurki, bo tego Alberta to małą małpkę również tak liczą. No, a jeżeli chodzi o te opcje przebudowy, nic mnie tutaj zbyt mocno nie przekonuje, ale ten złoty strój to mi się naprawdę podoba. To co? Lećmy 350 klocków, więc pewnie będzie speed build. Ruszajmy! No, i myślę, że stówka jak na ten zestaw to całkiem przyzwoita kwota. Tym bardziej, że pan Oswald nie występuje w co drugim zestawie jak Mateo, tylko dość mocno go reglamentują. No i podoba mi się ta główka, ten jakby mózg pod kopułą. Można to wykorzystać w jakichś laboratoriach albo coś takiego. Jeżeli chodzi o te alternatywy, paradoksalnie podoba mi się zwyczajny samochód. A kiedy to jeszcze upiększymy, tak wiecie w cudzysłowie. To zaczyna wyglądać dość dziwnie. O, ten tutaj pojazd to podobnie jak te inne z serii Lego City Space. Ale okej, okay, może otwórzmy, zobaczymy co tam zbuduje i po prostu na luzie to sobie omówmy, skupiając się głównie na minifigurkach, bo taki też był powód uzupełnienia tego zestawu. Poszło nadzwyczaj gładko, jeżeli chodzi o wejście, przebicie się przez ten tutaj klej. No i mamy panie i panowie Papierowe worki z klockami, czyli zbyt dużo w tym momencie nie podejrzymy. No i jest instrukcja, powinny być gdzieś również naklejki. Mamy to, mamy. Nie ma ich może przesadnie dużo. Podoba mi się ten motyw, jakby powiedzmy klepsydry, ale jednocześnie mocno to nawiązuje do standardowego logo Lego Space, i to mi się bardzo podoba. Okej, okay, no to zmieniam ustawienie kadru i po prostu buduję. Bo nic przez te worki nie podejrzymy. Ależ mi się podoba to nowoczesne, futurystyczne auto. A już szczególnie ta nietransparentna szyba, ten kokpit. No dobra, widać, że ktoś niby tam w środku siedzi, ale też nie do końca. No i mamy tutaj kierownicę czarną, żadnych detali, żadnych zegarów, i to trochę szkoda. Dostrzegam za to powiedzmy taką kremową, piaskową tapicerkę. No i może na powrót to zamknijmy. Przyjrzeć się trzeba również mastę. Ona wypadła moim zdaniem fantastycznie, aż to mi się kojarzy z takim jednym zestawem z LEGO Marvel, gdzie również mieliśmy pomarańczowy samochód, no i tam chyba także nie było otwieranych drzwi. To akurat wielka szkoda. Wydaje mi się, że tutaj z tyłu wmieszczono by jeszcze jakiś bagażnik, co by wiecie, wrzucić tam laser albo coś takiego. Mamy potężne wydechy. Mamy ładnie porzeźbione światła. Przydałyby się jakieś kołpaki, ale też nie będę narzekał. No, żeby zbudować to auto, potrzebujemy tak mniej więcej 15 minut, a to jeszcze nie wszystko. Idę to zmienić. Chyba w dwa alternatywne modele, żeby ta recenzja była porządna. No to dajcie mi chwilę. No i teraz to można powiedzieć, że mamy do czynienia z prawdziwym kosmicznym samochodem. <laughs> Uroczo prezentują się te jakby doczepione skrzydełka wahadłowca. Możemy nimi na dodatek delikatnie manipulować. Oprócz tego mamy bardzo prościusieńki łazik, ale bylibyśmy w stanie to całe ustrojstwo tutaj zamontować, a wtedy robi się całkiem ciekawie. No i mamy tutaj takie ramię, które można wy ciągnąć. E no w sumie zważywszy na to, że to ma być taka senna, kreatywna konstrukcja to ona mi się podoba. Co tutaj wielkiego mogli wymyśleć? Zerknijmy jeszcze na te silniki. One są potężne. Kreatywnie wykorzystano koła. Oczywiście to tak wiecie się kręci. Ten ogień jest trochę tutaj zbyt mocno wysunięty, ale nie będę się czepiał. No i co? Możemy sobie postrzelać. Spróbujmy, chociaż nie chce mi się potem szukać tych groszków. O, o, zobacz, tego chciałeś? Tak to się prezentuje. <laughs> Te groszki wszędzie latają, ale mamy ich sporo w elementach zapasowych, więc też nie ma tragedii. Okej, okay, dajcie mi chwilę, wrzucę coś tylko na ruszt i za chwilę będziemy się przyglądać tej ostatniej wariacji. Był przed chwilą duży pojazd latający, to teraz pora na łazik. Świetnie radzący sobie w trudnym terenie, choć nie czarujmy się, zawieszenie działa tutaj słabo. No, nie ma w końcu żadnych sprężyn ani nic takiego. No i niestety zabrakło pojedynczych elementów, co by zalepić ten tył. Jakoś średnio wygląda ten odsłonięty szary pin. No ale dobra, to wszystkie minusy, bo właściwie podoba mi się ten przód. Tutaj zamontowano podobne ramię co poprzednio, tylko że nieco krótsze, no i mamy taki podręczny radar. Okej, okay, świetnie, a na górze podwójne działo i wiecie co mi to przypomina? Był kiedyś taki Pokémon z dwoma łapami, a na środku kamienna kula. Nie pamiętam teraz nazwy, ale wiecie o co chodzi. Możemy delikatnie tymi armatami posterować. Ale wiecie, to i tak dobrze wygląda, nawet jeżeli by się nie ruszało, no to też nie ma większego problemu. Poczekajcie, ja z powrotem to tutaj nasadzę, no bo oprócz dużego pojazdu w tle widzicie taki mini wahadłowiec i to wygląda naprawdę fantastycznie. Wydaje mi się, że tego nawet nie będę rozbierał po tej recenzji. No być może podmienię tylko te opony, bo to jakoś tak szczególnie nie pasuje. Ale tak nawiasem, wszystko inne jest naprawdę rewelacyjne. Tutaj lepiej wykorzystano te motywy na tarczach, no bo wcześniej było to po prawej i lewej stronie. A tak tworzy to fajny komplecik. No i co, przejdźmy do minifigurek oraz potwora, bo przypomnę, jest tutaj koszmarnik, i to całkiem sensowny. O, bratku, wyobraź sobie taki koszmar na jawie, gdzie zostajesz pochwycony w takie czarne macki i przeniesiony do jakiegoś mrocznego gniazda. Może to być zdeczka przerażające, prawda? No, w każdym razie, jak widać, każda minifigurka mogłaby być pochwycona. W tym momencie mamy tam Jaydena i trochę szkoda, bo on się bardzo często pojawiał. Mam już dosyć tej takiej piżamy w jednorożce. Swoją drogą, prędzej czy później, no pewnie ta postać trafi do magazynu Lego Dreams. Oczywiście, na szczególną uwagę zasługuje ten mózg pofałdowana kora i byłoby znakomicie, gdyby nie ta przerwa w nadruku. No jakby puścili taki nadruk 360 stopni, ależ to byłoby dobre. No ale tego nie mamy. Oczywiście można również pomachać skrzydłami. Natomiast oczywiście gwiazdą tego zestawu jest pan os, czyli Oswald, nauczyciel z Bronxu. Właściwie senny agent od 20 lat. On jest takim zasadniczym formalistą, a ten szympans to tak naprawdę jego pomocnik ale i emanacja jego intelektu. Tak to chyba było w fabule. Wreszcie dorobił się porządnego stroju, no bo ta złota zbroja wygląda naprawdę nieźle. Jakby to był jakiś zbustowany Man. no bo te otwory to niczym silniki łukowe, ale wiecie, skończmy już z tym bajkopisarstwem. No porównując do starszej wersji, zdecydowanie to wykonanie jest lepsze i mamy tutaj nawet srebrnego wąsa. O, tak to się prezentuje świetny monokular. Właściwie to są zwykłe okulary, ale z jednej strony wzmocnione, no i ta klepsydra jest tutaj powiedzmy taka złoto-błękitna, a w zwyczajnej wersji jest to czarno-białe. No powiem wam, zdziwiłem się, że w tym zestawie mamy aż tak mocarną minifigurkę. Albert też przeszedł delikatny glow up. No tutaj akurat ta biała wersja również mi się podobała, bo miała nadruki na przodzie, tam w niższych partiach ciała, ale w sumie. Chyba złoty strój również wyszedł tutaj na dobre. No, jestem pod wrażeniem, jakie minifigurki w tym zestawie można zdobyć. Choć z drugiej strony, Jaden. On nie prześladuje. No i kolejny raz, zestaw z LEGO Dreams mnie nie zawodzi. Alternatywne konstrukcje są w porządku, są sympatyczne, choć przydałoby się kilka więcej klocków, żeby to jeszcze dopracować. Z elementów zapasowych, no na pewno mamy tutaj nadrukowaną klepsydrę oraz oko, a te pozostałe części to wiecie, nie mam pewności, bo tutaj są jednak alternatywne modele. I cóż, co można powiedzieć, jaką notę wystawić? Wydaje mi się, że 9 minus na 10 się należy, dlatego że stówka jak na 350 klocków fajnego potworka, niezłego oza, no i to auto, które jak najbardziej wygląda świetnie, to odpowiednia propozycja. Muszę się zebrać i nagrać wieżę piaskina, bo to też ma spory potencjał. Piście w komentarzach, jaką wy wystawilibyście ocenę. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hejo.